Cześć youtubernicy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w odcinku poświęconym cywilizacji, która odkryła więcej rzeczy niż inne niektóre cywilizacje, bo nie wiem jak to policzyć. Historia cywilizacji starożytnego Egiptu dobitnie pokazuje pewną zależność, o której mówiłem m.in. w odcinku poświęconym pierwszym cywilizacjom. Chodzi o to, że miejsce na wymyślanie nowych rzeczy, których Egipcjanie wymyślili bardzo dużo, rozwój technologii, która w wielu miejscach właśnie, w wielu obszarach właśnie zaczęła rozwijać się w Egipcie, te wszystkie elementy są możliwe dopiero, kiedy ludzie mają co włożyć do garnka, czyli nie przymierają wszyscy głodem i mają dostęp do wody pitnej. Jeżeli te warunki naturalne nie są na takim wysokim poziomie, jak było to w Egipcie, to po prostu nie ma możliwości, żeby cywilizacja rozwijała się kreatywnie. No bo żeby stworzyć grupę naukowców, wizjonerów, którzy mają czas na to, żeby myśleć o tym, jak usprawnić na przykład działanie wózka, albo jak stworzyć coś, żeby się wygodnie siedziało, na przykład fotel, potrzeba odsunąć na bok obawę o to, czy mam co zjeść i czy mam co wypić. Znamy to na przykład z takiego dość popularnego konceptu w psychologii, czyli piramidy Maslowa, tak? Dokładnie tym samym schematem kierował się rozwój cywilizacji. No i w Egipcie wszystko szło w bardzo dobrym kierunku za sprawą tego, że w centralnym punkcie państwa była rzeka Nil. Rzeka Nil, która pod wieloma względami bardzo ułatwiała rozwój cywilizacji, czyli przede wszystkim na stałe dostarczała wody pitnej, a także nawadniała grunty, pozwalając na uprawę roślin w taki sposób, że po prostu Egipcjanie, przynajmniej ta klasa wyższa, nie przymierała głodem. W sumie czasem przymierała głodem, ale w porównaniu do innych państw to nie tak często przymierała. Taka zorganizowana historia starożytnego Egiptu zaczyna się okresem tak zwanym przeddynastycznym, czyli momentem przybycia nad Nil pierwszych ludów koczowniczych, które po prostu podróżując przez Afrykę nagle trafiły na miejsca, w którym się od razu zakochali i stwierdzili, że dobra, nigdzie się dalej nie ruszamy, tutaj jest po prostu kowet, tak? Nil daje nam wszystko, czego potrzebujemy, chcemy się rozwijać. I takich ludów koczowniczych przez setki lat przybywało, no i po prostu Nil stał się takim punktem, przy którym w wielu miejscach mieliśmy do czynienia po prostu z jakimiś tam pojedynczymi osadami. Później te plemiona zaczęły łączyć się w większe twory, które nie były jeszcze państwami, no ale no w sumie były państwami. No i tak powstał Egipt Górny, który możemy znaleźć na dole mapy, i Egipt Dolny, który możemy oczywiście znaleźć na górze mapy. Dlaczego? No chodzi o to, że górny bieg rzeki jest tam, gdzie rzeka się zaczyna, a Nil zaczynał się nie w Egipcie nawet, ale na dole, na południu i spływał do Morza Śródziemnego i tam właśnie, gdzie jest dolny bieg rzeki, czyli ten dół, tam gdzie spływa, czyli morze, góry, dół, ale to jest na górze, czyli Egipt Górny, czyli Egipt Dolny, na dole, na górze. Te dwa organizmy właśnie państwowe rozwijały się niezależnie, no ale oczywistym jest, że w pewnym momencie te dwie grupy zaczną się ze sobą zwalczać. No bo zaczęły się tworzyć granice po prostu wyraźnie oddzielające Egipt Górny od Dolnego, no i po pewnym czasie zaczęło dochodzić do pierwszych sporów. Do zjednoczenia Egiptu jeszcze ponad 1000 lat. Serio. To, co właśnie teraz omawiam, zajmie mi to około 30 sekund, to jest 1000 lat historii jednej z najszybciej rozwijających się cywilizacji, jakie kiedykolwiek były na naszej planecie. Serio, właśnie tak jest poziom wiedzy o tej cywilizacji prezentowany na przykład w podręcznikach naszych na zajęciach. 1000 lat w 30 sekund, jeden prosty trik, uwaga. Zaczynamy. Po okresie przeddynastycznym, w miarę rozwoju technologii, rozpoczął się tak zwany okres Starego Państwa. Cechuje się tym, że powstaje pierwsza świadomość państwowości. Panują tacy faraonowie jak na przykład Djoser, Hefren, Cheops. To są czasy powstania tych piramid, które możemy kojarzyć. I w ogóle dynamiczny rozwój. W sumie z tym dynamicznym rozwojem to wcale nie powinno być tak imponujące, dlatego że przecież nic tam wcześniej nie było. Ci ludzie chodzili z maczugami, więc dynamiczny rozwój oznacza tak naprawdę jakiekolwiek zorganizowanie społeczeństwa i technologii. No ale dobra, zaliczamy. Stare Państwo kończy się pierwszym okresem tak zwanym przejściowym, czyli pierwszymi wojnami dynastycznymi. Tą osobą, która ostatecznie zjednoczy państwo egipskie i rozpocznie okres tak zwanego państwa średniego, jest Mentuhotep, czyli taki faraon, który no po prostu no właśnie to zrobi. Nie uda mu się jednak długo utrzymać władzy w ramach swojej dynastii, już niedługo będzie kolejny okres przejściowy, który rozpocznie się tak zwanymi czasami nowego państwa. Nowe państwo to jest tak mniej więcej XVI-XV wiek przed naszą erą, czyli dalej jesteśmy jeszcze bardzo, bardzo długo przed rozwojem cywilizacji na przykład starożytnego Rzymu.
Nowe państwo zaczyna się od zwycięstwa i tej dominacji dynastii władców, która pochodzi z takiego miasta, jednego z najważniejszych miast w Egipcie, czyli z Tebów. Ci władcy przejmują kontrolę i od tego momentu rządzą twardą ręką, ale rządzą też już bardzo zorganizowanym organizmem, który ma bardzo mocno wykształconą na przykład kulturę religijną i bardzo mocno usystematyzowaną religię, ma system zależności klas społecznych. No i teraz Egipt rozwija się już naprawdę serio dynamicznie i robi imponujące rzeczy. No i ważne jest też to, że w przeciwieństwie do tego wcześniejszego rozwoju nie zaczyna już od zera, tylko serio rozwija myśl techniczną i serio rozwija na przykład architekturę. Egipt ma też wiele sukcesów takich stricte militarnych, po prostu dobrze działające nowe państwo pod wodzą faraona podbija obszar prawie że aż do Eufratu, czyli sięga od Nilu aż do Eufratu. No to jest olbrzymi obszar geograficzny i to jest naprawdę szczyt potęgi tego państwa. Rozwój sięga tak daleko, że dotyka też sfery religijnej. Jeden z faraonów, Amenhotep, łatwo sobie zapamiętać, że religijny i jego imię zaczyna się od Amen, Amenhotep, faraon Amenhotep IV decyduje się przeprowadzić reformę i dekretuje wiarę w jednego Boga. Jest to jeden z pierwszych takich udokumentowanych pomysłów, co jest bardzo, bardzo interesujące. I mówię to zupełnie szczerze. Z tego względu tego faraona będziemy też nazywać Echnatonem, dlatego że proponuje wiarę w Atona, jednego najsilniejszego Boga. Faraonowie zaczynają już bawić się w taką prawie że inżynierię społeczną, zmieniają właśnie to wielobóstwo na jednobóstwo i w ogóle robią szereg różnych dziwnych pomysłów. No i też na arenie międzynarodowej, militarnie, zaczynają wielu osobom kozakować. I takim pierwszym państwem, do którego Egipt wykozakuje, jest państwo Macedonii starożytnej, dowodzone akuratnie przez Aleksandra Wielkiego. Nie skończy się to najlepiej dla Egipcjan. Aleksander Wielki rozpocznie i wesprze dynastię Ptolemeuszy, którzy będą później rządzić już tym takim dość zmęczonym i dość wykorzystanym organizmem, jakim Egipt starożytny stanie się właśnie w czasach świetności Aleksandra Wielkiego. Później przyjdą starożytni Rzymianie, którzy, jak wiecie z filmiku poświęconego starożytnemu Rzymowi, również zrobią troszkę zamieszania w Egipcie i również będą zabiegać o te wpływy. Generalnie ciężko wskazać taki jeden moment, w którym Egipt nagle wytracił ten impet bycia najsilniejszym organizmem w regionie. Jeżeli popatrzymy na historię na przykład Afryki czy Afryki Północnej, no to jeszcze przez długi, długi czas Egipt będzie stanowił i tutaj rozdawał karty. Ale w perspektywie na przykład basenu Morza Śródziemnego, gdzie mamy Persję, Macedonię, Grecję, Rzym, no tam Egipt bardzo szybko stanie się po prostu w najlepszym wypadku partnerem handlowym, jeżeli nie po prostu wrogiem, ale na pewno nie będzie siłą dominującą. To, co zostanie nam po Egipcjanach, to jest przede wszystkim robiąca wrażenie do dzisiaj architektura, przede wszystkim sakralna, na przykład piramidy, ale także użytkowa, na przykład systemy nawadniania rzek, które wymyślili Egipcjanie, do dziś robią wrażenie i są. No, to może nie być najbardziej imponująca branża, w jakiej jakieś państwo przoduje, tak? Ale system nawadniania jest niesamowicie ważny z perspektywy rozwoju cywilizacji. No właśnie dlatego, że bez jedzenia nie ma co myśleć o rozwoju w ogóle. Więc Egipt na tym polu, ponieważ poskromił Nil, no tutaj ma wielkie zasługi dla ludzkości. Poza tym w Egipcie były pierwsze udokumentowane operacje i w ogóle rozwój medycyny, ale też kosmetyki. Egipcjanie eksperymentowali z różnymi naturalnymi składnikami, które nakładali sobie na skórę. Rozwijali także nauki ścisłe, fizykę, astronomię. Chociaż niewiele wiemy o egipskich uczonych, bo niewiele się z tego zachowało, między innymi za sprawą spłonięcia Biblioteki Aleksandryjskiej. Jednak starożytni myśliciele, o których dużo wiemy, na przykład Grecy czy Rzymianie, zdaniem wielu bazowali w dużej mierze właśnie na wiedzy wypracowanej przez Egipcjan. Egipt kojarzymy też z pismem hieroglificznym i hieratycznym. To pierwsze jest takie bardziej sakralne, takie bardziej, żeby się sfleksować, pokazać, popisać, że mamy fajnie, a to drugie służyło do takiego codziennego użytku, na przykład udokumentowania, ile kóz ci daje za twoją krowę. Egipt to także ze wszystkich cywilizacji starożytnych najbardziej przejrzysta struktura, no, trzeba by ją nazwać najlepiej by ją nazwać po prostu feudalną, bo ma przełożenie prawie że 1:1. Czyli mamy faraona, wybranego przez Boga, naznaczonego przez niego, praktycznie pół człowieka, pół Boga. I faraonowi bezpośrednio podlega oczywiście, że armia,
i sfera duchowna, tak? Czyli zarówno kościół, który możemy kojarzyć ze średniowiecza, jak i wasale, czyli siły zbrojne. Tutaj faraonowi podlegają kapłani, no i właśnie wojsko, tak? Czyli te dwa filary, które są zawsze najważniejsze do tego, żeby potwierdzać swoją władzę względem społeczeństwa. Poza tym poniżej mamy warstwę urzędników, warstwę osób, które pracują dla państwa i są reprezentantami faraona i woli władcy w każdym obszarze królestwa. Urzędnicy kontrolują właśnie na przykład produkcję rolną, kontrolują jakieś procesy administracyjne, no i kontrolują też wymianę handlową. Oczywiście urzędnicy dzielą się na wiele stanowisk, tak? Urzędnik urzędnikowi nierówny. No i na samym końcu mamy elegancko niewolnictwo, tak jak chłopi w średniowieczu, tak tutaj mamy niewolników, którzy nie mają żadnych praw, żadnej reprezentacji, nie mają nic do powiedzenia, no i są traktowani w kategoriach przedmiotu. Opowieść o Egipcie, tak jak ja ją zrobiłem i tak jak się ją robi w ogóle u nas, jest dość krzywdząca i oparta na wielu jakby skrótach myślowych i generalizacjach, w ogóle nie rozwijająca na przykład niesamowicie interesującego panteonu bogów i wierzeń, jakie w starożytnym Egipcie mieliśmy przez lata. Oczywiście wiem, że nie można kłaść nacisk na wszystko i ja też tego nie zrobiłem tutaj, ale jeżeli mieliście kiedyś w sobie takie, że Egipt to ciekawy w miarę, to polecam naprawdę, bo serio ciekawe. Serio jest to cywilizacja, która chociaż została finalnie całkowicie zdominowana przez nasz świetny Zachód, to przez długi czas rozwijała się całkowicie niezależnie. No i ja myślę, taką mam teorię, w ogóle niczym nie podpartą, że z dużą stratą przegrała tą walkę, z dużą stratą dla nas wszystkich, Egipt tak szybko przegrał walkę o wpływy na przykład ze starożytnym Rzymem. Myślę, że byłoby dużo ciekawiej, gdyby Egipcjanie mogli w cały czas tak mocno wkładać się do tego, jak wygląda nasze powstawanie naszej kultury i świadomości społecznej. Dziękuję Ci bardzo, mam nadzieję, że ten odcinek Ci się przydał jako powtórka albo jako niepowtórka. Życzę Ci wspaniałego życia.